Dzień dobry, moim dzisiaj gościem dzisiaj jest pan poseł Paweł Kowal. Panie pośle, pierwsze pytanie, za okna. Dobry pomysł z tym powrotem barierek przed Sejm? Dzisiaj to jest kwestia po prostu zwykłego bezpieczeństwa gmachu. Ja wiem, ale symbolika trochę krzywo to wygląda. Ja nie widziałem, przyszedłem, nie widziałem tych barierek. Stoją spokojnie jak za PiS-u. Jak dla mnie to Sejm może być otwarty, ja się niczego nie boję. I w ogóle uważam, że najlepiej było wtedy, kiedy nawet nie było tych wjazdów do Sejmu, tylko po prostu ludzie normalnie spacerowali koło Sejmu. A co my teraz mamy w Polsce? Jedną władzę, dwu władzę, dwu i pół władzę? Mamy jakąś transformację. Ja zawsze... Czy kiedy mówiłem, że... To nie jest transfer of power, tylko transfer of systemowa transformacja. Tylko, że my się boimy tego nazywać, bo mamy w pamięci wielką transformację 89 roku i Polacy mają w sobie coś takiego, że jak coś było historyczne, to było wielkie i szlachetne, a teraz nie chcą nazywać rzeczywistości. To przy wielu sprawach tak wychodzi. Nie? Na przykład niechęć do czczenia pamięci takich bohaterów narodowych, których znaliśmy osobiście. Bo nam się to wydaje mniejsze niż to, co historyczne. I to jest podobna sytuacja. A co, mamy... my ustrój zmieniamy? No, ale myśmy mieli autorytaryzm. Znaczy, myśmy tu też u pana o tym rozmawiali. No ja tak mówiłem. Przepraszam, przez 8 lat ze mnie szydzono. Ej, nie. Wie pan co, bo to jest tak. Na początku, znaczy ja nie szydziłem, bo myśmy o tym akurat rozmawiali, więc myśmy to poważnie traktowali. Ja na pewno, nie? Dlatego, że widziałem, jak się zmienia system propagandy państwa. Widziałem, jak się zmienia system sądownictwa. Widziałem i teraz widzę, co było po wyborach. To jest charakterystyczne dla systemów autorytarnych, że one zawsze się kończą jakimiś wyborami, więc to nie jest żaden paradoks. Jak co ludzie mówią, bo ludzie mówią teraz tak, o, co to był za autorytaryzm, jak się skończył wyborami? No ale każdy autorytaryzm, a nawet totalitaryzm, jeśli się kończy, to się kończy jakimiś wyborami. Tylko co jest charakterystyczne, po czym można rozpoznać, że to był system autorytarny? Po tym, że ludzie, którzy go tworzyli, tak się obudowali, że chcieli zrobić taki myk, że może wybory to nawet przegrają, może nawet ktoś stworzy rząd, ale w realnej władzy to nie oddadzą. I dzisiaj istota... Myśli pan, że to był pomysł Jarosława, że nawet jak przegrywamy, to nie przegramy? Tutaj nie idźmy w takie miękkie słowa, co ja myślę, co ja sądzę, bo to widać, no to tak było po prostu. Oni zabetonowali szereg instytucji, użyli fortelu w postaci niby tworzenia rządu, żeby mieć dodatkowych kilka miesięcy. I uznali, że jakoś to będzie, przetrzymają władzę. Dokładnie tak jak komuniści. No czyż tak nie było z komunistami po 89 roku? No chyba nie. Ale bardzo podobnie. Poza dojrzałostną próbą stworzenia rządu Kiszczaka, to oni byli grzeczni i spolegliwi. Panie redaktorze, od 84, 5, 6 roku zarówno w Związku Sowieckim, jak i w Polsce budowali nowe struktury gospodarcze, swoje banki, swoje... To jest wszystko powtórzone. No tak, ale po wyborach 4 czerwca no było grzecznie. Akurat grzecznie i oddawali wszystko. Na początku oddali władzę, próbowali stworzyć jeszcze swój rząd. No zaraz, nie róbmy sobie. Rozmawia pan z historykiem. Mówię, że poza żałosną próbą stworzenia rządu... Po pierwsze próbowali stworzyć swój rząd, mimo tego, że widzieli, że przegrali. Po drugie utrzymali na długi czas struktury w służbach, w dyplomacji. W dyplomacji mógłbym godzinami o tym mówić, że jeszcze 2-3 lata, dopóki był Krzysztof Skubiszewski, to był wielki polityk, ale miał też słabości. No. Tam nie można było się dostać do MSZ-u. Przyjął zaledwie kilkanaście osób. A swoją drogą, zupełnie nie a propos, a teraz można się dostać? Do MSZ-u? Tak, oczywiście. Mówię o Sikorski w sensie fizycznym, tak, ale czy służba dyplomatyczna nie jest jeszcze i długo będzie ich? Teraz jest inaczej, bo są różne warstwy i środowiska. Jest wielu dyplomatów, którzy gdzieś tam siedzieli przyczajeni, ale dobrze wykonywali swoją pracę. To nie jest tak, że cała dyplomacja pracowała dla PiS-u. Oni jednak sobie wzięli tylko wisienki, czyli dyrektorów, ambasadorów. To nie jest tak, że PiS-owcy byli tacy, że wie pan, wzięli każde stanowisko referendarza. To tutaj akurat takiego problemu nie ma. MSZ to jest wielki mechanizm oddanych dyplomatów, konsulów, którzy pracowali ofiarnie, często w terenach
gdzie są prowadzone wojny. Znam dyplomatów, którzy przez cały ten czas wytrwali bez żadnych politycznych uwikłań. Wie pan, 3 dni temu na spotkaniu publicznym pana koleżanka, posłanka Kruzik-Rostkowska mówi, jakie pytania ona ma zadawać kandydatom na ambasadorów, a pan dość kąśliwie i kwiarsko odpowiada, no dobrze, dobrze, żebyśmy mogli mieć w ogóle ten problem z przesłuchaniem, dlatego, przesłuchaniami nowych kandydatów. No tak, ale to jest ten problem, o którym mówię, czyli że PiS-owcy wzięli dla siebie tam te najbardziej intratne stanowiska, no to, te intratne stanowiska z czasem stracą. Do tego, żeby stracić stanowiska ambasadorów, bo to się odnosi też do jakiejś grupy ambasadorów zapewne, jakiejś grupy, co też chcę podkreślić, bo jednocześnie było wielu bardzo ofiarnych ambasadorów, którzy się w to wszystko nie mieszali. My mamy mnóstwo ambasad, a skupieni jesteśmy tylko na tych kilkunastu najbardziej, najczęściej komentowanych, więc do tego jest potrzebny pan prezydent i to będzie pewnie też jakaś polityczna gra. Mam nadzieję, że się, że minister Sikorski... A myśli pan, że pan prezydent, jeśli już ciągniemy ten wątek, jest skłonny do podjęcia w tym zakresie jakiejś politycznej gry, czy będzie hamulcowym? Radosław Sikorski jest bardzo wytrawnym politykiem i potrafi być wbrew pozorom bardzo, bardzo dyplomatyczny i negocjacyjny. Jestem pewien, że dla dobra państwa będzie w stanie tak poprowadzić te negocjacje, żeby można było efektywnie zarządzać ambasadami, bo tu nie chodzi też tylko, wie pan, z ambasadorem o to, że któryś ambasador oficjalnie będzie prezentował stanowisko państwa. To chodzi też o to, czy on ma w sobie taki instynkt państwowy, żeby zrozumieć, że ludzie wybrali inny rząd. I że to, jest także, jego państwo. I że, że to jest jego państwo i że także w kuluarach nie może dezawuować tego rządu. Ta dyplomacja i MSZ to trochę na marginesie. Ale wróćmy do tej, bo ja uważam, że pan trochę wybiela 89 rok, jeżeli chodzi o komunistów. Ja myślę, że akurat PiS-owcy, szczególnie Jarosław Kaczyński, który dobrze rozumie mechanizmy władzy, on się wtedy nauczył, jak to trzeba robić. Nie? Oni próbowali w ostatnich latach stworzyć swoje struktury gospodarcze. Proszę zwrócić uwagę, próbowali budować własną oligarchię. Ja nie lekceważę, oni naprawdę... tylko drugiej połowy lat 80. Ja mówię tylko, że po wyborach oni generalnie już prosili o życie. Prosili o życie w sferze władzy politycznej. Mhm. Dopiero od września, października, a tak naprawdę dopiero od stycznia, kiedy z rządu odszedł już, kiedy z rządu już odchodziły te osoby związane, tak, Kiszczak i tak dalej. Więc naprawdę nie pudrujmy, tam był ten okres transformacji, a to nam jest nawet teraz potrzebne, żeby pokazać, że teraz też będzie potrzebny okres transformacji, dlatego że oni się tak, no weźmy te media. No różni moi znajomi, nawet tacy, którzy na nas głosowali, mówią tak, Paweł, ale można było bardziej aksamitnie. A ja się pytam, a to przepraszam, jak aksamitnie? Mieliśmy pójść do Danki Choleckiej i powiedzieć, kochana Danusiu, pozwól nam minutę mówić prawdę, tak? No przecież było widać, że oni nawet po wyborach, kiedy już telewizja rządowa, już nawet po wyborach, kiedy się zorientowała, że jest inna większość, inna wola ludu, nie co, chciała... Co pan mówi tym znajomym, że się inaczej nie dało? Po prostu? Pytam ich, czy uważają, że można było uprosić Jarosława Kaczyńskiego i Dankę Cholecką, żeby mówili prawdę. No to wtedy nic nie mówią, nie? Ludzie mają, wie pan, i jeszcze co jest podobne do 89 roku, takie przekonanie, PiS-owcom się udało wyrobić, szczególnie w centrystach w Polsce, wśród centrystów, czy osób takich bardziej łagodnych politycznie, takie przekonanie, że PiS-owcy są przyrodzonymi panami. Tak jak było po 89 roku, tam też była taka atmosfera, że no świat dziennikarski, pan wtedy wchodził do tego świata, świat komentatorski, świat polityczny, to wszystko było nowe, solidarnościowe. Ale gdzieś na boku, tak było gdzieś w tle polityki, że no ale ci komuniści są tacy bardziej profesjonalni, tacy przygotowani. Nie? Bo często byli, powiedzmy. Ale wie pan, ten instynkt, przekonanie, że oni są tacy bardziej, że oni są takimi przyrodzonymi panami, że im się troszkę więcej władzy należy. To było charakterystyczne w postrzeganiu komunistów także przez ludzi Solidarności. Ja jestem z troszkę młodszego pokolenia, czytam to jako historyk bardziej i widziałem w wielu wypowiedziach, na przykład w twórczości artystycznej, w filmach z tamtej epoki o polityce, widać, jak nawet jeżeli ktoś stoi po stronie Solidarności, to stara się na wszelkie sposoby przyznać, że tamci to są tacy panowie, nie? Może stracili władzę, ale coś im więcej należy. I myślę, że dzisiaj w podejściu do PiS-u nawet u części jego przeciwników jest coś takiego, że to są tacy przyrodzeni panowie. A myśli pan, że to jest panowie, czy raczej taki po części inteligencki kompleks, że im trzeba wybaczać, nawet jeśli są nieokrzesani, no, brutalni? Myślę jednak, że przekonanie, takie inteligenckie umiłowanie siły władzy. Bo często u inteligentów,
przebywam z takimi dużo, bo większość moich prac zawodowych to jest przebywanie z inteligentami, ludzi wykształconych, którzy z natury są subtelni, pojawia się bardzo często takie podświadome ukochanie siły i oni uważają, że jak ktoś ma siłę, to jest utytułowany do posiadania władzy. Ja myślę, że my się z tym dzisiaj rozprawiamy, to znaczy z takim przekonaniem, że no jak zapytasz kogoś, no dobra, ale były wybory, jest telewizja rządowa i ona codziennie prezentuje już w tym momencie opozycję, czyli PiS, i ona codziennie posądza członków nowej większości, na przykład, że są zdrajcami, no to to jest dobrze dla bezpieczeństwa państwa, czy źle? I ja teraz widzę, że nawet poważni dziennikarze poważnych mediów, dzisiaj czytałem jeden taki artykuł, dziennikarz poważnego, liberalnego medium mówi, że zagrożeniem dla państwa są zmiany w TVP teraz, ale nie widział zagrożeń dla państwa, jak Danuta Cholecka codziennie prawie, mówię w cudzysłowie, bo może co drugi dzień. Polegały, bo tego nie jestem w stanie złapać, zagrożenie dla państwa z tytułu nowej sytuacji w TVP. No to jest taka nowa narracja, która mówi, że jeżeli teraz są jakieś konflikty polityczne, to to osłabia Polskę względem Rosji. No każdy konflikt polityczny jakoś osłabia kraj. Tylko że kiedy opisujemy konflikt polityczny, to też musimy powiedzieć, kto za niego ponosi odpowiedzialność, no bo inaczej to będzie rozmowa dzieci w przedszkolu. Dzisiejszy konflikt polityczny, na przykład dotyczący kompetencji w Sądzie Najwyższym, jest w 100%, a nawet w 101% wynikiem działań Prawa i Sprawiedliwości. I prezydenta Prawa i Sprawiedliwości. I prezydenta, no w całości prezydent jest częścią. A proszę powiedzieć, czy będziemy mieć, cudzysłów, swój 6 stycznia, czy rewolta, że tak powiem, wejdzie na wyższy poziom? Nie wiem, czy dzisiaj, jutro, za tydzień, za dwa, czy to już będzie się coraz bardziej rozłazić w szwach? Naszym obowiązkiem, moim obowiązkiem, ja tak rozumiem swój obowiązek teraz, jest tłumaczyć, ale nie tylko swoim wyborcom, bo to jest łatwe. Część naszych wyborców jest wręcz, czuwa taką radość, to jest naturalne. Ja sam mówię im, wiecie, ja się nie cieszę z tego, że w Polsce jest tak, że ktoś, kto odpowiadał za bezpieczeństwo kraju, miał obsesję podsłuchów i dzisiaj musi iść do więzienia. W ogóle się nie cieszę, jeśli ktoś idzie do więzienia. Ale ma pan poczucie ulgi, satysfakcji? Proszę nazwać to ten stan. Mam poczucie, że tak musi tak być, być w takim czasie i tak musi być ze względu na wyrok sądu. Bo akurat jeszcze ta sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ona przecież nie wynika z tego, że jest nowa władza, tylko wynika z działań sądów, które trwały także w czasie, te czynności, te sądy wykonywały. To właściwie jest przypadek, że się czasie, to jest absolutny przypadek. Przecież to chodzi o to, że oni nielegalnie podsłuchiwali, inwigilowali i tak dalej. Czyli nadużywali władzy. I znowu, jeśli to zrozumiemy, jeśli to wyjaśnimy, i teraz idę ku temu, co panu zacząłem mówić, o tym, co ja rozumiem, że jest naszą misją, wyjaśnianie tego. Bo ludzie, którzy nie mają czasu co dzień na politykę, mogą myśleć, że to jest... Pan jest posłem z Podkarpacia, czyli z tym tak zwanym ludem pisowskim, pan na bieżąco jest w kontaktach. I jaki, że tak powiem, jest ich nastrój, ich stan emocji, świadomości? To jest i lud pisowski, i to są i inteligenci pisowscy, i klasa średnia, myślą, i nauczyciele. Co myślą, mówią, czują. I z nimi trzeba rozmawiać. Czy to jest trauma dzisiaj, PTSD, szok jakiś? Czy próba oswajania się? Moją misją jest wyjaśniać im i korzystać z takiej okazji jak u pana, i sam nagrywam podcasty i robię strasznie dużo, żeby ile mogę, żeby wyjaśniać ten czas i ten proces. I mówić im, żeby nie oceniać tej sytuacji codziennie, co godzinę, tylko dać sobie jakiś czas, na przykład pół roku na ten proces zmian, żeby można było przywrócić jakieś normalne porządki w kraju. Żeby koń znowu stał przed wozem, żeby nie było tego wariowania pisowskiego i różne momenty komuś się mogą nie podobać. Ja rozumiem, że ktoś nie chce widzieć, że niedawno członkowie rządu są chronieni przez prezydenta w pałacu i że ktoś robi cyrk. No i każdy by wolał, żeby była elegancja, Francja i Wersal. Ale to jest taki moment polityczny, w którym ten okres przejściowy jest konieczny ze względu na to, że zbudowano autorytaryzm. I ze względu na ten autorytaryzm było 74% frekwencji, o ile pamiętam, rekordowa frekwencja. Ludzie właśnie dlatego poszli, bo ludzie wyczuwali, że ta władza za bardzo nadużywa władzy. A propos dualizmu i prezydenta, o którym pan wspomniał,
Czy jest według pana cień szans na jakieś rozsądne koabitacje? Prezydent tutaj Bo jest... prezydent, mam wrażenie, w ostatnich dniach bardzo dokręca te śrubki, polityka, gwinty puszczają. Wie pan, polityka prezydenta Dudy charakteryzuje się niestabilnością. Czyli ona będzie falować. Będą lepsze i gorsze momenty. Bez napinki. Bez napinki w ogóle w ocenie sytuacji, mówi pan? Wie pan, no po prostu przecież nie można żyć na takim napięciu, jakie prezydent wprowadził w ostatnich dniach. To jest kwestia emocji. Doświadczenie życiowe podpowiada nam, że emocje to wie pan. A czy to oznacza, że pana zdanie, bo ja mam wrażenie, że właściwie prezydent wyłącznie teraz myśli w ramach, w takim mindsetzie pod tytułem moja przyszłość na prawicy polskiej. No teraz, ale on zobaczy, jak się zmienia sytuacja, zobaczy, jak topnieje poparcie dla PiS-u, zobaczy, że ludzie mają dostęp do informacji, zobaczy, że ludzie nie chcą umierać za milionerów z TVP. Te procesy są przed nami. Wie pan, zobaczymy, czy za parę godzin, mówiąc brutalnie, czy chcą cudzysłów umierać, czy nie. Tu przyjdzie jakaś grupa. Emocje tej grupy także są ważne, bo wśród tych ludzi, którzy tu przyjadą i będą niemalże tu za oknem u pana, są też szlachetni ludzie, którzy są zmanipulowani. I moją rolą jako polityka jest mówić także do nich, bo ja wiem, że jak jest transformacja, to transformacja udaje się wtedy, kiedy przekonamy część także po drugiej stronie. I przekonamy. Tak? No ty, wie pan przecież powie, nie oni wszyscy są interesowani, przecież nie oni, przecież ta grupka, jest która... jest w stanie nakreślić perspektywę czasową pozyskania części elektoratu PiS-u dla nowego, a przynajmniej, żeby mieli to poczucie, że to nie jest nowe, to nowe państwo, to nie jest trauma, wróg, opresor i zdrajca? To się mówi łatwo, bo prowadziłem kampanię na Podkarpaciu w środowisku, gdzie... Często w miejscach, gdzie docierało tylko TVP Info i sobie dałem radę, jak pan wie. Także ja wiem, że jak się mówi do ludzi z szacunkiem, jak się ich nie wyśmiewa, jeżeli się nie określa ich pejoratywnie, tylko mówi rozumiem cię, rozumiem twoje emocje i nawet przyznaję im jakieś racje, bo ludzie mają swoje racje. Tylko pokazuje, że ich racje można zrealizować też w warunkach normalnego, demokratycznego systemu. Przecież dowodem koronnym, że był autorytaryzm, jest to, że oni nie chcą oddać władzy. Oni się zgodzili na to, że oddadzą stanowiska. Ale przecież tak naprawdę ich cały system polega na tym, żeby wygrać, przegrać, ale w każdym wariancie mieć władzę. Dobrze, a niech pan powie, próbujmy... Ja to mówię ludziom. Próbując nakreślić jakiś scenariusz, grozi nam 6 stycznia, niekoniecznie z tłumem wparowującym do Sejmu dziś czy kiedykolwiek. Wie pan, tylko to nie... Ale jakaś rewolta. Tu mnie pan trochę traktuje jak wróżkę i to dlatego nie chcę wejść, no bo ja wiem, że my nagrywamy, a za chwilę to będzie wiadomo. A czy mnie spokojnie jest? Moja intuicja podpowiada mi, żeby być spokojnym i że to jest kwestia emocji, one opadną i tu się nic wielkiego nie wydarzy. I nie boi się pan tego orzeczenia tej izby, nie izby, bo u nas cholera wie, czy izba jest izbą, czy nie jest izbą Sądu Najwyższego. Czy właściwie mówię do pana, wiadomo, że ta nie jest. Mówię do pana, do naszych słuchaczy, przepraszam, a trochę też do siebie. Znaczy ja wiem, że oni zdezorganizowali Sąd Najwyższy, że nie ma de facto Sądu Konstytucyjnego, czyli Trybunału Konstytucyjnego i że różne sytuacje w tym okresie przejściowym będą nieostre. I także ta sytuacja jest nieostra. W takim rozumieniu, że przecież pan mówi lud pisowski, ale także nauczyciel, ale także inteligent może nie rozumieć, że nie musi przecież wiedzieć, czym się zajmują 3/4 dodatkowa tak zwana izba w Sądzie Najwyższym. Ludzie tego nie wiedzą, więc ludzie to odbierają jako zamieszanie. Naszą rolą jest tłumaczenie poniekąd. Tak. I słusznie poniekąd, my możemy wytłumaczyć, skąd to się wzięło i dlaczego tak jest. Dzisiejsze zamieszanie nie wynika z tego, że jest źle w Polsce ustawiony Sąd Najwyższy, tylko z tego, że pisowcy się dobrali do Sądu Najwyższego, dobudowali, można powiedzieć tak w przenośni, do tego eleganckiego budynku sądu taką przybudówkę, którą jest to dodatkowa izba. Ta dodatkowa izba nie jest uznawana za część sądu. Czy mówi pan dzicy lokatorzy? Albo trochę tak, jakby ktoś do Pałacu Sądu, Pałacu Sprawiedliwości dobudował taką szopę, nie? I to tak sobie trzeba wyobrazić, nie? I teraz czasami niektórzy mówią, ta szopa to też jest pałac, nie? Nie, to nie jest Pałac Sprawiedliwości. Nikt tego nie uznaje za Pałac Sprawiedliwości. Nikt tego na świecie nie uznaje. A jeżeli chodzi o kwestie sądów i sprawiedliwości, bardzo ważne jest też zewnętrzne uznanie, dlatego że wiele spraw dotyczących prawnych ma charakter transgraniczny, międzynarodowy. My nie możemy tego traktować jako sąd. I wszyscy to wiedzą, i pisowcy też to wiedzą. A jakby pan namalował, nie mówię o pana zdolnościach profetycznych, tylko takich planistycznych,
najbardziej pożądaną ścieżkę odzyskiwania instytucji, krok po kroku. Co powinno być punktem następnym, następnym i następnym? Najważniejsze dzisiaj jest wyjaśnianie tych zmian, które zachodzą, spokojne, bez nerwicy, i pokazywanie, że to nas przywraca do jakiejś normalności, w której jeżeli ktoś inny wygra wybory, a nie my, to po prostu przejmie władzę. I my to przyjmiemy do wiadomości. I myślę, że to jest paradoksalnie w takich czasach trudnych najważniejsza jest zwykła ludzka komunikacja. Trochę taki, jak pan pamięta, powracaliśmy trochę do 89 roku, jak te pogadanki Kuronia, nie? Z których niektórzy się śmiali. A mamy swojego cudzysłów Kuronia. No, że to jest zadanie, nie? Żeby my, demokraci, my władza. Żeby demokraci mieli Kuronia, który mówi po prostu, zwykłym, prostym językiem, prosto do ludzi. To też jest taka cecha, nie? Żeby to nie były tylko na przykład wystąpienia sejmowe, nie? Tylko inaczej. A ogląda pan teraz TVP? No, co prawda nie grzech. Strasznie mało oglądam telewizji. Tej Republiki też pan nie ogląda? Nie, powiem panu szczerze. A z powodów doktrynalnych? Nie, po prostu nie mam czasu. Oglądam jakieś fragmenty telewizyjne w internecie. Natomiast ja nawet nie wiem, gdzie jest u mnie w domu pilot do telewizora. No, moje dzieci wiedzą. A niech pan powie naszym widzom, kiedy, co by pan uznał za swoisty papierek lakmusowy, jakąś miarę, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że już jest w Polsce stabilność, normalność, ta polityka się toczy w normalnym rytmie, bez jakiejś turbulencji i drżenia przedsionków. Po czym to poznamy? To chyba poznamy po zachowaniu naszych oponentów, kiedy oni zrozumieją, że są opozycją. I opozycja ma w Polsce swoje prawa, ale nie jest drugim rządem. A pan zna pana Kaczyńskiego? Uważa pan, że ma w sobie taką zdolność, żeby powiedzieć, że to już jest naprawdę over? Znam i nie znam, bo dawno z nim nie rozmawiałem, kilkanaście lat nie rozmawialiśmy, kiedyś go lepiej znałem. Nie, on nie ma takiej zdolności. Nie. Ale on też nie ma zdolności już powrotu do władzy. Nie ma? Tam się coś innego wydarzy u nich. Nie? Jak, tylko ja, ponieważ pan mnie dzisiaj zaprosił jako polityka, no to tak się chowam, żeby nie chcę być politologiem. Nie chcę być politologiem po prostu, który robi scenariusze polityczne. A czy Andrzej, na minutę zrobię. Czy Andrzej teraz Duda jest, kieruje państwem jako głowa państwa, czy jest nie głową państwa, nie prezydentem, tylko kandydatem w prawyborach na nowego prezesa PiS? Ani to, ani to. On jest pod jakąś ogromną presją, to widać. Czyli zmienia zdanie, jest chwiejny. A myśli pan presją? Pod czyją presją może być prezydent RP? Swojego środowiska politycznego, tak mi się wydaje. Tak to widzę. Widzę, że nie wszedł w rolę męża stanu. On teraz powinien wejść w rolę męża stanu. On dostał wielką szansę. Tak. To zwycięstwo. W ogóle to wie pan co? To jest w ogóle jakaś taka, gdy mnie pan już ciągnie na takie rozmówki, troszeczkę takie plotkarstwo polityczne, to jest człowiek, który dostaje chyba raz na rok szansę i nigdy jeszcze z żadnej nie skorzystał. Politycznie to jest jakiś fenomen w ogóle. Chociaż cały czas się uczy. Gościu, który nie nadawał się na prezydenta, ale został tym prezydentem, bo taki był czas. Który zwalczał demokrację w kraju, ale potem jednak ostatecznie uratował część wolnych mediów. Zwykło się mówić, że ludzie dojrzewają do funkcji. Czy to jest potwierdzenie tej tak mądrości? Jakbyśmy tak zrobili taki rejestr, to u niego co roku się wydarzało coś, gdzie mógł zrobić jakiś gest, albo nawet zrobił, bo tak jak na przykład z TVN-em, nie? No coś wykonał, prawda? A i tak nie umiał tego potem, nie umiał wejść w tą nową rolę. A czy on nie jest w stanie zrozumieć, że dla tych 7 milionów wyborców też byłby jakoś ważniejszy, bardziej poważany, gdyby w realny sposób mógł choćby na poziomie symbolicznym i nie tylko ich reprezentować, zagrać w jakąś grę. Wie pan, teraz też on znowu dostał szansę. Nie? On dostaje, ja powiedziałbym, że to jest taki gościu, który jest prezydent, jest takim człowiekiem u nas, do któremu co rok podjeżdża pociąg, on nie umie do niego wsiąść. Nie? I teraz znowu dostał szansę, bo mógł być prezydentem. Przecież to nie jest tak, że jak on by robił jakieś rzeczy demokratyczne, zgodne z wolą większości, to naraziłby się wszystkim swoim 7 milionom zwolenników PiS-u. Część z tych ludzi też oczekuje od niego. Przecież to nie jest tak, że oni są wszyscy tacy sami. Część z nich oczekuje, że on się będzie zachowywał jak prezydent. Ja znam na przykład wyborców PiS-u z mojej dalszej rodziny. Mam myśl konkretną starszą osobę, która patrzyła na to, co się dzieje po wyborach i mówiła: ja wiem na pewno, że głosowała na PiS, ale ona mówiła tak,
No nie, ale oni jednak wygrali, no to co, to dlaczego oni nie mogą rządzić, nie? O nas. Ludzie mają, w ludziach jest dużo zdrowego rozsądku, nie? Myśli pan, że ta groteska z Kamińskim i Wąsikiem w pałacu, to znowu jest efekt nacisków, pana prezydenta potrzeba teatralizacji jakoś polityki? To każdy ma, ale chciał pokazać, że ich popiera, a nie chciał, przecież mógł ich ułaskawić na koniec końców, nie? Zamiast robić zdjęcie w pałacu, mógł podpisać ułaskawienie. Nawet słyszałem, że być może on dał sygnał, że już mnie nie ma w Belwederze wchodzić. Także nawet on tego nie zrobił, więc wie pan, to są takie paradoksy prezydenta, nie? No tak, nie wiem, czy to jeszcze... Jedno zdanie chciałbym, mamy za sekundę dosłownie rocznicę wojny w Ukrainie. Czego pan oczekuje od... Mówiliśmy o tym przy okazji każdej naszej rozmowy, od tej nowej ekipy. Co Tusk, co rząd, co Sikorski i co oni razem być może z Dudą są w stanie i powinni zrobić w najbliższym czasie. Czyli co my musimy zrobić, tak. Jakie jest nasze zadanie? My państwu. Tak. Nasze zadanie jest utrzymać napięcie wokół tej wojny na Zachodzie. To, co jest tej wojny... A słabnie? Tak, tak. Tak? Czyli świat sobie, Zachód sobie odpuszcza, jest tak? Nie pan, odpuszcza to też jest źle powiedziane, no bo jednak ciągle dozbraja i dofinansowuje. Ale jest taki spadek napięcia wokół rozumienia znaczenia tej wojny. Znaczenie tej wojny pozostaje takie samo, jak było. Znaczy ona miała takie główne fazy, czyli napad na Kijów, przegrana przez Rosjan bitwę o Kijów, oni musieli się cofnąć. Potem 23 rok, którego najbardziej charakterystyczną cechą była profesjonalizacja armii ukraińskiej i utrzymanie linii frontu oraz zdolność do rażenia celów na Krymie i na Morzu Czarnym, czyli były ewidentne sukcesy, ale nie takie, jak żeśmy oczekiwali, jak Zachód oczekiwał. I nie takie, jak oczekiwał sam prezydent Zełański. Więc nie udało się wypchnąć Rosjan w Donbasie. I teraz zadanie na 24 rok. Zadanie militarne, gdzieś przełamać ten front rosyjski. Najlepiej, chyba najłatwiej, tak jak to widać, jak to słychać w analizach specjalistów, to bardziej na południu. Utrzymać przyczółki na wschodzie oczywiście, mieć pełną zdolność rażenia celów na Krymie i Morzu Czarnym. A czy Ukraina się nie łapie wewnętrznie, politycznie, a teraz, bo tam czasem... Nie, jeszcze nie ma takich zjawisk. Na szczęście na Ukrainie jeszcze nie ma takich zjawisk. One mogłyby być, bo to już długo trwa, ale nie ma. Nasze zadanie, utrzymać napięcie na Zachodzie. Znaczy wytłumaczyć ludziom w Waszyngtonie, w Brukseli, w Paryżu, w Madrycie, w Berlinie. Nawet może w Berlinie najłatwiej to się tłumaczy, bo oni są dość blisko i to rozumieją, ale gorzej w tej zachodniej części zachodniej Europy. A powiedział pan o Waszyngtonie, że jak pan się wczytuje w sondaże, one dość przerażająco wyglądają na dziś. Nie boi się pan powrotu Trumpa, a w związku z tym, czy nie boi się pan o Amerykę, Zachód, NATO, Polskę w NATO? Czy po pierwsze się nie boję w takim rozumieniu, że wiem, że demokraci się zmobilizują i dzisiaj mamy takie zjawisko rozkapryszonych demokratów, którym się nie podoba Biden i może im się nie podobać i tam jest cały ten ageizm się włączył, którego w ogóle nie lubię z zasady ageizmu, że Biden jest stary, krótko mówiąc, nie? To jest dość... A do tego za bardzo popiera Izrael. To jest dość wkurzające, nie? Ale jednocześnie muszą przyznać demokraci, że Biden ma super wyniki gospodarcze. To nie jest tak, że to jest słaba władza. Nie? On jest efektywny gospodarczo wewnątrz Stanów i te argumenty wrócą do kampanii. A zatem spodziewam się dużej mobilizacji demokratów. I to trochę zmieni sytuację. Być może w ogóle odwróci sytuację, dlatego że z różnych głębszych badań w Ameryce wynika, że demokraci mają jednak na koniec minimalną przewagę. Tak? Troszeczkę więcej mają tych wyborców. Dalej to zależy, jak się rozłoży po Stanach. To pan jest ekspertem od Ameryki, pan lepiej ode mnie to potrafił powiedzieć. Dalej to zależy, jak się... A cholera wie, bo to już nawet nie jest state by state, prawda? No to jest county jakieś... by county. To jest świetne. Hrabstwo... Właśnie to chciałem powiedzieć, że paradoks tej sytuacji będzie i tak polegał na tym, że rzecz się będzie działa w 6-7 Stanach, które mogą pójść w tę albo w tamtą stronę, a decyzja w tych Stanach będzie zależała od kilku hrabstw. I co to jest za demokracja? I ci... Mamy lepszy, powiedzmy sobie otwarcie, że mamy dużo lepszy, mądrzejszy system wyborczy niż oni. I ci wyborcy w jakimś hrabstwie, nie wiem, w Ohio, albo w Pensylwanii, pewnie tu Pensylwania będzie miała dużo do powiedzenia, będą tak naprawdę decydowali o naszym poczuciu bezpieczeństwa. Więc nie boję się po pierwsze w tym sensie, że wiem, że tam jeszcze dużo się wydarzy. I nie podkręcam się każdym sondażem, szczególnie ogólnoamerykańskim sondażem Trumpa, ponieważ widzę i też wiem, jak tam przebiegają wybory, jakie są zasady prowadzenia kampanii.
Teraz przechodzę do drugiego, dlaczego się nie boję. Nie boję się także dlatego, że jestem historykiem i wiem, że no nigdy, albo prawie nigdy w historii nie układa się tak, że wszystko idzie dobrze, więc gdzieś, przepraszam, pójdzie do... prawie nigdy... Czas na tąpnięcie. Gdzieś pójdzie dobrze, gdzieś pójdzie źle, więc być może czeka nas takie doświadczenie drugiej Ameryki Trumpa albo kogoś innego. I też musimy być na to gotowi. I czy, że tak powiem, czy siły pisowskie nie dostaną znowu wiatru w żagle? Ale będzie coś innego, ale będzie inaczej w Unii wtedy. Coś się gdzieś indziej dobrego wydarzy. To nie jest tak, wie pan, polityka i historia nie dzieją się na jednej linii przecież, nie? To jest skomplikowana gra wielu procesów. I jak będzie? No będzie pewnie tak, że Europa pierwszy raz od 1918 roku musi się troszeczkę bardziej usamodzielnić. Faktycznie to, co jest niebezpieczne. W sensie armii, czy... No, w sensie zdolności do obrony. Mhm. Rozumianej różnie. Dzisiaj to rozumiane jest cyber, dzisiaj to będzie też armia, dzisiaj to będzie produkcja zbrojeniowa. Europa musi się przestawić na więcej produkcji zbrojeniowej, chociażby po to, żeby pomagać Ukrainie. Czyli to dotyczy francuskiej, niemieckiej gospodarki. To jest oczywiste. I to oczywiście najbardziej dramatyczne pytanie, wie pan, że najbardziej dramatyczne pytanie nie jest o to, czy wygra Trump, bo jak wygra, to przegra. To będzie 4 lata troszkę innej Ameryki. Też bez przesady, nie? Albo rozwiąże NATO w trzecim tygodniu, bo będzie miał taki kaprys. Już pokazała Ameryka, że te kaprysy to nie tak do końca można zrealizować. Więc będzie mówił, że rozwiąże, czy rozwiąże, to jest inna sprawa. A może będą nagle jakieś czynniki, które spowodują, że nie będzie chciał rozwiązywać i niczego, i nic się nie zmieni. Tego nie wiemy po prostu, bo to dotyczy przyszłości. Ale rozumiemy procesy. Ja uważam za największe wyzwanie dla Europy, czy Europa jest w stanie wrócić do stanu sprzed ponad 100 lat, kiedy europejskie państwa były w stanie się bronić. Bo wie pan, co jest największym fatum? Największym fatum jest to, że jak to się skończyło w 1918 roku, no, 18-21, kiedy budowano nowy ład po I wojnie światowej, tak nigdy nie wróciło do tej starej normy. To znaczy Europa, żeby być bezpieczna, żeby uchronić u siebie wolność i demokrację, musi mieć pomoc Ameryki. I to jest jedyna rzecz, która jest stała przez ostatnie ponad 100 lat. I gdybyśmy to umieli przełamać, czyli stać się faktycznym partnerem Ameryki, żeby ten sojusz atlantycki był w takim rozumieniu pełny, że Europa ma jakąś ofertę, to by było coś. I to jest zadanie. Dziękuję bardzo. Dobra puenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.